Koronawirus to słowo, które od kilkudziesięciu dni budzi w nas strach, a nawet panikę. Drodzy czytelnicy, najbliższe tygodnie będą dla nas wszystkich ciężką próbą. Czy zdamy egzamin z dyscypliny, rozsądku i wzajemnej troski? To zależy tylko od nas. Jeśli możecie, nie wychodźcie z domów. My będziemy zbierać dla Was informacje. Szukajcie ich na naszej stronie www.tygodniksiedlecki.com oraz w wydaniach elektronicznych i papierowych Tygodnika Siedleckiego. W najnowszym numerze przygotowaliśmy dla Was przegląd tego, co dzieje się w regionie w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Artykuły te są oznaczone charakterystyczną ikonką. Co jeszcze znajdziecie w Tygodniku Siedleckim? Budowa drogi ekspresowej S19 spędza sen z powiek właścicielom domków letniskowych nad Bugiem, zwłaszcza w rejonie Kózek. Nie wiadomo jeszcze, który z wariantów przebiegu drogi zostanie ostatecznie wybrany. Teraz właśnie toczą się o to boje. Niedawno w Sokołowie Podlaskim, jako jednym z pierwszych miast w Polsce, zakończyły się testy sieci 5G. Część mieszkańców nie była z tego zadowolona. Entuzjastą nowej technologii nie jest też burmistrz Bogusław Karakula. Tym bardziej, że operator nie pytał Urzędu Miasta o pozwolenie na przeprowadzenie testów. Okazuje się, że zgoda samorządu będzie potrzebna dopiero przy ewentualnym uruchamianiu 5G na stałe. Jaka byłaby ewentualna odpowiedź władz miasta?